Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Unchartedzie. Standardowo już na początku odcinka przypominam o wszelkich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Czy przy samolocie czekasz online? Nie sądzę. Skąd ta pewność? Bo kierują się w stronę góry. Po skarb. Aha, czyli co, odchodzimy bez skarbu, tak? Nie, to jest... Trochę nie w stylu naszej tutaj ekipy. No i jest. Wysoko. Jak się tu dostałeś? A, po prostu zaskoczyłem, ale chyba musimy znaleźć inną drogę. Jak to zaskoczyłem? Już musiałeś wleźć na górę. Halo, Sullivan. Pułapki Iwerego. To znaczy, że sami się wysadzą. Nie, to znaczy, że są na właściwej ścieżce. Ej, spokojnie. Nie dajmy się rozproszyć. Zeskoczyłem stamtąd, ale nie damy rady się tam wspiąć. Racja, może podstawimy coś pod ścianę? Ja już widzę powóz. Pomóż mi sam. Dobra. No dawaj, że no. Będzie szybciej. Ale musieli się na chwilę zatrzymać, nie mógł po prostu popchnąć. Nie, dzięki. Dam radę. Jeboj. No, nawet się drabiny chwyciłem, a nawet tego nie planowałem. No, Sullivan mnie wyprzedził, halo. No tak, mi oczywiście został się tylko pistolet, bo czemu by nie? Ach, całe życie muszę mieć przejebane. Nie, dobra, to się jakieś kwiatki kurwa świecą. Już myślałem, że ja skarbek zobaczył, a tu taka dupa, no. A tu coś leży. Nie, to dziura w drzwiach, kurwa. Widzicie jakieś przejście? Tak? Ej, chodźcie, tędy. Dobra, a tutaj co mamy? O, patrzcie na to. To coś w stylu kolejki linowej. Myślisz, że działa? A jak to ma działać niby? Aha! Nie widzę dźwigni, ale mógłbym przyciągnąć platformę liną. A to co, to ja muszę... Co ty wyprawiasz, młody? Dobra, niżej nic nie było. Oj. Serio, nie miałem żadnego pojęcia, jak się tam przedostać. O, zbliżamy się. Usycham z tęsknoty za swoim łóżkiem. Jak daleko stąd, jak blisko. Pewnie bym musiał tam przeskoczyć, nie? Ale czy ja dam radę w jakiś sposób? Poczekaj, bracie, bo póki co to ja jestem trochę sobie wiszę. Okej. No dobra, no to też jest jakieś rozwiązanie. Ja się chciałem stamtąd rozpuszczać, ale najwidoczniej to nie o to chodziło. Dobra, Wiktorze, mogę cię prosić? Pewnie. Ruszaj, Nathan. No, my przytrzymamy, a ty skacz. Jeboj. Idziemy. Sięgnę, ja stąd sięgnę, dobra. Czekamy. Ciekawe, czy gra mi nie pozwalała. To imponujący wynalazek, jak na bandę piratów. To jeszcze nic, powinieneś zobaczyć windy. Wow! Trzymajcie się! Jesteście cali? Tak, jak na kolejce górskiej. Chodź, Nathan. Kurwa, jak? A, w sumie... Dobra, Nathan, wspinaj się, pomogę ci.
Okej. Jezu, ile trzeba mieć siły w jednej ręce, żeby tak dorosłego człowieka wciągnąć? Standardowo się musiało coś zerwać, tylko jak tylko Nathan tutaj się wdrapał, nie? No dawaj. Sams! W mordę. Sam dawaj! Okej. No dawaj, skacz, złapię cię! No już! Nie. Nie, 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 nawet o tym nie myśl, słyszysz? Wybacz, że cię w to wplątałem. Wy również. Przestań, to teraz nie jest ważne, okej? Skacz! Doprowadzę to do końca, Nathan. Sam. Hej, posłuchaj mnie! Jak to zrobisz, nie wrócę po ciebie! Słyszysz mnie? Przepraszam. Sam! Sam! No jaki to, no. Bartosiu. No właśnie. Zajrzał twój blef? Najprawdopodobniej go zabiją. Chodźmy. Co zrobić? Ma rację. Oczywiście, że ma. Chodźmy. Aha. Kurwa, nie mógł sobie skarbu darować. Jebany Sam. Lepiej na razie zajmijmy się ratowaniem. Co on sobie myślał? Po tym wszystkim, co razem... To jeszcze za mało? Po prostu go znajdźmy. Dobra, znowu jakiś wóz widzę do przepchnięcia. Tutaj mamy oczywiście Avery'ego. Tam chyba się nie da nic oddać. Dobra, przepchnijmy ten wóz po prostu. Ej, możemy się po tym wspiąć. Nie, no dalej! Jesteśmy z tobą! Gotowy? No. Tak się bałem, że mi nikt nie pomoże, ale czemu ten się aż tak na bok przesunął, tak się... Nie, ten nie jest najwygodniejszy sposób, bym powiedział. Czekaj! Już. Okej. Można? Raczej nie wytrzyma. Nate, idź! Nie, dam radę. Niech to szlak. No i jak my się tam teraz dostaniemy? Nie mamy tyle czasu. Nate? Nie. Nie pójdziesz samemu. Słuchajcie, wrócę po was, tak? On na pewno nie podda się bez walki. No to będę z nim walczył, okej? Okay? Ale na pewno bez niego nie wrócę. A ty łaskawie posadź samolot jak najbliżej góry. I bądź gotów do ucieczki. Czyli to co zawsze. To nie fair. Naczynia, Nate. Twoja kolej. Tylko spróbuj mi tutaj nie wrócić. Kocham cię. Ja ciebie też, kowboju. A kurwa, ja nie wiem, on ma linę. Taki problem jest opuścić linę po to, żeby ktoś się mógł po niej wdrapać. Ja nie wiem. Nie czaję tego. Ja wiem, że to takie zagranie fabularne, ale... No kurwa, no wiecie, no każdy powie, kurwa, przecież Nathan ma linę, mógłbym po prostu opuścić, by wdrapaliby się po niej, no. Nie są jakimiś logicznymi spinaczami, żeby nie wejść po linie. Każdy gracz to powie, tak? 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 Przynajmniej ja tak mówię, kurwa. Daliby radę. Wdrapywali się już po linach, to i teraz by dali radę. Ej, a to co? Ślady. Sam! To szlak. Pewnie jest już daleko stąd. Ja bym się na twoim miejscu aż tak bardzo nie wydzierał. Wow. Pójdę do tej strasznej góry, ocalę sama i już mnie tu nie ma. Tak. Jutro będziemy się z tego śmiać. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł, nie? Pójdę do strasznej góry, ocalę brata. I stąd spierdolę. Nie wiem, czy obrałem najlepszą ścieżkę.
No powiedzmy, że tak. No i proszę. Znów na tropie. Ślady kończą się tutaj. Co dalej? Na dół? Dobra, tam jest gałąź. Nie! Jezu, kubką wcisnąłem sobie skrzyżyka. No i ten. No i proszę. Znów na tropie. Ślady kończą się tutaj. No, tam się huśtaj. Okej. Wyciągnął rękę, to już byłem pewny, że się złapie, nie? A to jest taki miły fidżet. Z tą ręką. Wow! Jezu, myślałem, że nie trafi obok, ale rękę wyciągnął, to tak wiecie, jest ta pewność, że poleci dobrze, ale... Kolejne ślady. Może być jednak tak, że gra, wiecie, stwierdzi, a pierdol się. To dobrze. Wciąż. No nie dałem dokończyć gadki, szkoda trochę, ale okej. Tak, umiejętności Nathana we wspinaczce jakiejkolwiek są tak przeogromne. Czy to się zawali? Nie. Chryste panie. Zawsze mnie zastanawiało, czy to dodaje jakiegoś pędu, takie machanie rękami w powietrzu. To tak jest wszędzie, i na filmach, i w grach, i nie wiem, czy chyba parkurowcy też, jak tam sobie oglądają jakieś filmiki, tak nie robili. O. Co? Jakieś obozowisko. Ale to takie stare obozowisko. Bez sensu, żeby sam sobie... Jack Burnsa. Żeby sam sobie tutaj obóz rozbijał w tym momencie, nie? Dobra, poczytajcie sobie oczywiście, jak chcecie. Byłeś blisko, kolego. Prawie dotarłeś do celu, ale się nie udało. Czy ja słyszę, wilki jakieś? Kolejne ślady. Ja tu chyba nie ma takiej, jako takiej zwierzyny, która może mnie ubić, nie? No i wchodzimy. Czy to bardziej wiecie, taki przeciąg, że... Ktoś podchodził, słyszał takie uuu i myślał, że to duchy. Dobra, to jebnie. Skąd ja to wiedziałem? To musiało jebnąć. Bo już było trochę jebnięte. Haha. Dobra. Tutaj nic nie ma, czyli chyba trzeba... Nie, tu jest w miarę widok. Dobra. Myślałem, że to taka ciemna jaskinia, to tylko to przejście takie ciemne jedno było. A, tu cię mam. Okej. Okej. Tak czułem, że to też jebnie. Okej. Bardziej się spodziewałem efektu, jak było wcześniej, że się złapiemy i przejdziemy, ale pomyliłem się w tym momencie. Spadliśmy na dół, kurwa. Ała. To mogło zaboleć. Kurwa, gdzie my idziemy tą jaskinią całą? Halo, ja się boję. Z jednej strony strasznie cieszy mnie, że w tej części nie ma żadnych, a to kurwa żadnych paranormalnych pojebanych rzeczy.
Żadnych dżinów, żadnych kurna ludzi z Szambali, żadnych potworów. Kurwa, ej, halo, czemu się na jeden nie chyciłeś, no? Ale spada za czas, znaczy nie odbił od tego. Tylko tak za czas w dół spadał model. No. Kurwa, wciskam krzyżyk. Powinien się złapać. Czy mi się coś pojebało? No ej, jest to trudniejsze niż myślałem. Dobra, kwadratem się wbija. Aha, mam się huśnąć i złapać tam na dole, czy mi się tylko wydaje? No i się musiał model... Cały dynamizm się zepsuł przez to, że się model przy skale zawiesił na chwilę. Ale dobra, no. Udało się. Nie wiem jak, ale wiem, że się udało. Ej, to tak jak ja, jak coś naprawię. Nigdy nie wiem jak, ale jak działa, czyli naprawione, czyli się udało. O kurwa, mamy statek, moi drodzy. Statek Averiego. Wow. Dobra. Tu na dół, na prawo. Bardzo ładnie, Nathan. Jezus Maria, naprawdę, wybić się na te pół metra nawet z takiej pozycji, nie wiem jak ludzie to robią, ja do dzisiaj nie wiem jak się robi salto, nie umiem, nie potrafię, jestem zbyt mało gibki chyba na takie rzeczy. Kurwa, panie, dobra, może bym nie skoczył na główkę do tej wody? Trochę jednak za wysoko. Mam taki, wiecie, lęk wysokości. Czy nie boję się stać gdzieś wysoko. Nie mam pojebanego wrażenia, że spadam czy coś. Dajcie spokój! Jezu, jak mi się... Holy boy, chyba tu na lewo powinienem być, czy nie? Nie mam czegoś takiego, że wiecie, że jak stoję gdzieś wysoko, to się boję, nie? O ile to coś jest w miarę stałym kawałkiem betonu, kamienia, żelaza, nie jest jakieś w cholerę przerdzewiałe itp. itd. Woda zdecydowanie zamortyzowała upadek. A już samego lotu, nawet jak wiem, że nie wiem, spadam z wysokości metra czy tam dwóch, spadam do wody, to jest dla mnie to przerażające. Totalnie. A w grach spadanie, no tak. Mam taki lęk, ale jakoś. Jak spadnę, no to chuj, no spadnę, no nie zabiję się przecież. Znaczy, no wiecie, save pointy itd. itp. Dobra, gdzie ja tu mogę wejść teraz? Tutaj. Dobra, mam swój wymarzony skarbek. Co to jest? Zastawa stołowa. Okej, okay. Bardziej bym to jakieś coś na cygara przypominało, ale... Może to być i zastawa. Ja to będę musiał popłynąć gdzieś, czy mi się wydaje? Bo wejścia takiego nie widzę jako tako.
wejścia, przejścia. Chociaż płynąć za bardzo też nie widzę, żebym miał gdzie. Chyba, że... O, właśnie. Chyba, że zobaczę to pod wodą. No i to jest drugi ból właśnie w Unchartedzie. Nie można przyspieszyć w pływaniu. I robi mi się ciemny obraz. I to mi się nie podoba do końca. Chyba tutaj gdzieś dam radę wejść. To be or not to be. Czy ja stąd nie wypłynąłem przed chwilą? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze. Nie, nie wypłynąłem. No, kończysz już? To ostatnia skrzynia. To dobrze. Pośpiesz się, to dogonimy resztę. Jakby to sam właśnie podpieprzył naszą łódkę. Płynie do statku Averiego, chodź. Odpuść mu. To koniec. Jaki koniec? Większość moich ludzi nie żyje, Rafe, a reszta dawno uciekła. Nie widzisz tego? Jesteśmy dosłownie na finiszu! Ten twój pieprznięty pirat zaminował całą jaskinię. Nie wejdę na jego statek. Nadine, jeżeli w tej chwili się poddasz, to ludzie, których straciłaś, wszystko, co zrobiliśmy... Szlak trafi. Mamy miliony w złocie, tutaj. No a poza tym wciąż żyjemy. Już wiem, czemu opuścili cię ludzie. Co, proszę? Mamy szansę zapisać się w historii, tylko że ty wolisz się zadowolić drobniakami! Ułamkiem tego, co wyciągnie sam. Jak wyjdzie z okrętu w jednym kawałku, nie ma sprawy. Zasłużył na ten skarb. W przeciwieństwie do ciebie. Posłuchaj. Możemy tu stać i przez cały dzień się obrażać. Albo dokończyć to, co zaczęli. Ja ci zaraz dokończę. Przykro mi. Najemnicy mają to do siebie, że ich lojalność trzeba kupić, a nie zdobyć. Proszę cię, albo dokończymy tę robotę wspólnie, albo ją skończymy tu i teraz. Przejdźmy do historii. Ja rozumiem. Panie przodem. Cwaniaczek, no. Wykupił sobie ludzi właścicielki. Trochę to naciągane. Zastanawiałem się, jak stąd wyjść. A tutaj trzeba wypłynąć. Czy ktoś tu będzie do mnie szył, strzelał, slash cokolwiek? Nie? To dobrze. Sprawdźmy, co kapitan Avery nam przygotował. Kres złodzieja. Ej, to jest ostatni chapter, wiecie? Tak więc, moi drodzy, z racji bytu, że ostatni chapter chyba trochę trwa, albo nie, dobra, podejdźmy jeszcze troszeczkę bliżej statku, albo wejdziemy na statek, tak żeby się w miarę gdzieś tam do pół godzinki ten odcinek zatrzymał. A serio, ja muszę do tego płynąć, bo nie wiem. Jasne. Okay, chyba stworzyło nam się jakieś przejście, wejście. Oczywiście wszystko zaminowane musi być, jak znam życie.
No dobra. Kurwa, jest tutaj tak ciemno, że totalnie nic nie widzę. A, tu jest jakieś wejście. To już wszystko jebło jak na razie. Jesus. Ale wiecie, oni to muszą mieć takie kurwa, że słyszeli o czymś, nie? Oni to odkrywają i to istnieje i nikt tego w życiu nie odkrył, nie znalazł, nie ruszył, nawet nie dotknął. A więc to jest ten skarb. Dobra, moi drodzy, ale tutaj, nie, tutaj sobie zakończymy, bo czuję, że tam jeszcze wiem, że jest jakiś epilog chyba później, także tutaj sobie zakończymy, dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, bajos!